witam Was w następnym dniu. Dobrze, zaraz weźmiesz misia. Mamy sobotę. Wczoraj byliśmy z Jasiem właśnie u lekarza. I... Tak, Jasiu, byłeś u lekarza? Nie. Nie byłaś? Nie. Byliśmy i właśnie Jasiu osuchowo... Jasiu, no nie rób mamie. Osuchowo jest wszystko okej, okay, gardło też, węzły chłonne, brzuszek, no wszystko z takiego badania wyszło wszystko w porządku. Ale właśnie pani doktor wysłała nas jeszcze na badanie krwi i moczu ze względu na tą temperaturę. No i właśnie pojechaliśmy najpierw na krew, bo Jasiu niestety nie chciał zrobić siku do tego pojemniczka. Więc pojechaliśmy najpierw na samą krew. Krew wyszła wszystko w porządku, tylko właśnie jedna rzecz tam była podwyższona, chyba te CRP. No i właśnie jakby nie było wiadomo właśnie, czy to jest od tej biegunki, czy może są jakieś bakterie w moczu. No i musiałam jakoś to wykombinować, żeby Jasiu w końcu zrobił te siku, ale dają to 2 godziny naprawdę. No i wtedy szybko jeszcze, było około 16, jechaliśmy do laboratorium drugi raz to zawieźć, ale mieliśmy super wynik od razu, więc wiecie, fajnie. I wynik był też w porządku, żadnych bakterii tam nie ma. No i dostał tylko lek na tą biegunkę, także tak, no mamy tylko mu to dawać, probiotyk i no, na temperaturę, żeby zbijać. Ja Wam potem pokażę ten lek, on był na receptę. I zobaczymy, czy będzie działać. Póki co na razie jest ok, ale zobaczymy później. Temperaturę jeszcze ma. I kupiłam mu takie wczoraj suche rzeczy, jakieś chrupki, takie małe, wiecie, chlebki suche i tak dalej. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że mu się polepszy, tak? Jest teraz taki smutny, nie? Tak, jesteś smutny? Nie. No, a mnie właśnie też jakoś, nie wiem, cały czas głowa boli. Bardzo stwierdziłam, że zacznę coś sobie tutaj pakować ze swoich rzeczy, znaczy pakować, no na razie szykować, muszę to wszystko jeszcze raz wyprasować i tak dalej. Jest tego tutaj teraz dużo, ale ja tutaj zobaczcie już tutaj i tu odkładam jakby, bo tak tylko wzięłam wszystkie ubrania, które mam takie letnie. No i będę je tutaj odkładać tego, czego nie chcę. Tu wzięłam też, wiecie, sukienki, jakieś takie ładniejsze bluzki, ale tu też poprzebieram i wiecie, wezmę to tylko najpotrzebniejsze i Wam potem pokażę, co wybrałam. I zobaczcie, moja walizka jest już spakowana. Mówię trochę ciszej, bo Jasiu śpi. No i naprawdę dużo rzeczy odłożyłam. Tutaj mi się bez problemu to zapnie, wiecie, muszę to trochę tam dociągnąć i tyle. Zobaczcie, tu odłożyłam to. Tu jeszcze kubka ubrań odłożonych, także trochę tego odłożyłam. No i zabieram się tą torbę, wiecie, na drogę tam, żeby jeszcze wyłożyć wszystko do jedzenia, do picia. Tu mamy jakiś tam kocyk na plaży i kocyk Jasia, bo on lubi właśnie spać z kocykami. Tu jest właśnie Jasia torba jedna i druga, zobaczcie, ta jest naprawdę olbrzymia. No ale do niego musimy mieć najwięcej ubranek. Tutaj ta kosmetyczka, którą muszę jeszcze uzupełnić. Tutaj mamy mieć ręczniki włożone, ale nie wiem, czy nam się wszystkie zmieszczą, także zobaczymy. No i tutaj ma torbę Łukasz, ale tu jeszcze nic nie mam wpakowane. I tu mam jeszcze w środku, o widzicie, te ręczniki w worku próżniowym, żeby mnie miejsce zajmowało. I tu jest jeszcze koc. I tu jeszcze jest torba na laptopa. Także wszystko, wiecie, to muszę spakować jakby no na końcu. Ale jeszcze Wam powiem, że wydaje mi się, że Jasiu się lepiej już czuje. Także fajnie, zaczął się nawet już tutaj bawić przed chwilką. A ja sobie takie, wiecie, te suche chrupeczki, jakieś takie małe chlebki suche. Chodzi mi tutaj o to, zobaczcie. O te tutaj. I no, mam nadzieję, że będzie już lepiej. Dostaję ten lek, kurczę, jak on się nazywa, może zaraz Wam go pokażę. No i tak, jeszcze mu daję elektrolity właśnie z strzykawką. No i mam nadzieję, że będzie już lepiej. Nie tak szybko! Nie! No on się bawi tym! Czemu wyzywasz? Jachu! No to jest kotek, on chce się... O, zobacz, jak podskoczył! Weź mu do góry to, to on podskoczy! Nie. Jasiu, zobacz, zobacz to. Patrz, daj na chwilę. Zobacz. Zobacz. Dalej, kotku. Jam. Jam. No zrób mu tak, zobacz, będzie się bawił. Nie. Chodź tu, Szymon.
Złapał! Ale złapałeś rybę dużą, Jasiu. Nie. Nie? To nie. Ej, tak nie ryb, bo za chwilę mnie skosisz tu. Dalej, Szymon, chodź tu. Ale nie bij go tym. No to kota? Masz cukier puder, Jasiu, na oczach. Mhm. No baw się z kotem, zobacz. Zobacz, Szymon, szuka już tego. Zobacz, teraz się wędką bawi. Nie. Widzisz? On teraz będzie łowił rybki. Nie. To się nie robi. Oj, uważaj, zaplątałeś teraz. Pokaż. Szymon! Czekaj, tu się zaplątało od tej buty. Dzień dobry. No. Cześć, witamy was w niedzielę. Jasiu już jest zdrowy, także wyszliśmy troszeczkę na spacer. Nie ma już gorączki, także wiecie, super. I wzięłam ze sobą termometr, także mogę mu badać w razie czego temperaturę. Co, Jasiu? Sok chcesz? Ale został w domku. Zaraz ci dam, dobrze? Nie. Zaraz będziemy w domku, to ci dam soczek, tak? Nie, tu sam. No ale tutaj nie mam. Nie sam. Nie mam tutaj soczku. Nie sam. No nie mam. Nie sam. Zobacz, motorek. Zaraz będziemy w domu, to ci dam soczek, zgoda? Się napijesz i będziesz się na dworze bawił jeszcze? Tak, na podwórku? Mama też? Mama też, tak. No tutaj nie ma soku w torbie. Mama nie wzięła wcale. Co? Nie idziesz rowerem? Co? Co ty kombinujesz? Niechu. Gazu. Gdzie do bramy? Nie. Do bramy nie.